Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, minęła godzina 22. Jedziemy z tym programem. Od razu szybciutko chodzimy w rytm. Dariusz Kołodziej dzisiaj moim gościem. Pierwsze pytanie. Nie, żartuję oczywiście. Witajcie, story 22. Trzeba się odprężyć, odpocząć chwilkę, wychilloutować po całym dniu. Zmęczony? No, troszkę tak. Dariusz Kołodziej rzeczywiście jest moim dzisiaj gościem. Darek? Czy wolisz Dariusz? Darek. Mało kto się do mnie Dariusz zwraca. Bo muszę wam się przyznać, że my się znamy z Darkiem i dlatego nie wiem, jak woli, żeby mówić do niego Darek, nie? Całe życie zawsze... Będziemy rozmawiać, trochę będzie poważnie dzisiaj, ale tak sobie ustaliliśmy z Darkiem też, że nie chcemy tak, żeby było całkiem poważnie, bo dużo już poważnych rozmów jest za tobą w ciągu ostatnich dniach i tak pomyśleliśmy sobie, że może trochę trzeba spuścić z tonu i tak odpocząć trochę od tego. Tak, tak. Powiem ci płaczem, wszystkiego nie zdobędziesz. O, ładnie. Darek, słuchajcie, ma taki dar do bomotów, taki właśnie, że lubi zaskakiwać. Oglądacie w ogóle i perfekcyjnie zapraszam na drinka, zapomniałem tego powiedzieć, bo to jest też ważne w sumie. I dzisiaj, ale dzisiaj nie pijemy akurat drinka. Dzisiaj pijemy coś alkoholowego, ale to nie jest drink. Bo będzie tylko jeden składnik. No, najlepszy. A to ty wybrałeś, więc możesz powiedzieć co. A dzisiaj będziemy pić spirytusowy napój na bazie wódki. Tak, jak to się ładnie nazywa? Zaczekaj, to się ładnie nazywa... Nie, już teraz tego nawet nie piszą w ogóle, bo kiedyś to się słuchajcie nazywało, dawno, dawno temu to się nazywało wódką. Później, ponieważ zmalała liczba procentów tutaj znacząco, to się nazywało napój spirytusowy na bazie wódki. A teraz to się nazywa po prostu... No nie ma żadnej nazwy, po prostu... Perfumowana woda. Perfumowana woda. Z lodem chcesz czy nie? Nie, dzięki. To ja sobie tylko tego... No to najpierw może naleję, a później to sobie rzucę. Nie wiem co wy pijecie, ale napiszcie nam w komentarzach, będziemy chętnie się dowiemy później. Jak będziemy mieć przerwę, to sobie zobaczymy. Tak, na razie... Powoli zaczniemy. Znów, my się znamy z Darkiem, więc my wiemy, ile potrafimy wypić. Dużo, nie? Tak, czy nie? No, zależy dla kogo, ile to jest dużo. Fair enough, dobrze mówisz. No dobrze, słuchajcie, no to zacznijmy ten program. Twoje zdrowie, Darek, dzięki za to, że jesteś. Nasze zdrowie. Już nie mogę mówić, za to, że jesteś. Dodam od razu, że ja nie lubię tej wódki, tego napoju. To jest twój smak, nie mój zdecydowanie. Myślę, że to wodzie cytrynowe mi się kojarzyło. Wiesz co, przejadło mi się już. Przepiło. Nie przejadło. No dobra, właśnie. Ty mieszkasz dalej w małej miejscowości. Tak. Jak się nazywa? Gąsiorowice. Gąsiorowice? Tak, 700 mieszkańców na wiosce. To jest niedaleko, znaczy w okolicy Opola, bliżej Strzelce Opolskie. Tam chyba nie poimprezujesz. Nie. W Gąsiorowicach. A jest jakaś taka dyskoteka wiejska? Tam gdzieś w okolicy? Wiesz co, jakieś tam potańcówki na przystanku, ale to... Nie ma nic dosłownie w Strzelcach. Bo jest taka, wiesz, jest taka tradycja w Polsce, że w różnych takich dziwnych nagle miejscach, niedaleko jakichś wiosek pojawiają się takie wielkie kluby, typu jakieś tam właśnie Energy coś tam, czy jakieś takie tak, manieczki. Tak. To najbliżej właśnie, że jakieś tam A4 czy Fere, ale już zamknięte. Energy 2000 w Katowicach. W Katowicach, no właśnie. No ale żeby naprawdę zabawić się, to trzeba troszkę drogi spędzić. Czyli nie, tam nie imprezujesz za bardzo? Nie ma gdzie. Ani za bardzo z kim. No 700 osób masz do wyboru, to nie jest tak źle, słuchaj. To jest bardzo dużo. A powiedz mi, tak jak jesteś na imprezach, to właśnie to pijesz? Taką soplicę jakąś, czy coś takiego, czy...? Wiesz co, na imprezach to ja piję to, co jest. To, co dają. Więc nie wybrzydzam. Nie wybrzydzam, no dobrze, niech będzie. Zastanawiasz też o tym, bo teraz, jak ostatnimi czasy trochę przyjeżdżasz do Warszawy, zdarzyło ci się kilka podróży, to wtedy korzystasz, jakby wtedy... Gdzieś tam próbujesz wyjść do jakiegoś klubu, czy coś? Wiesz, co ci powiem teraz, przez te ostatnie dwa tygodnie to nawet nie miałem czasu dosłownie nigdzie wyskoczyć, bo to albo był środek tygodnia, albo dzień, jak na złość, gdzie nic się nie dzieje, czyli niedziela, albo tam taki wtorek, gdzie żaden klub no nie jest raczej otwarty. Nie, we wtorki wszystkie kluby są zamknięte, ponieważ jest jej perfekcyjność, zapraszam na drinka. Zawsze o 22. Ale no, czyli nie miałeś jeszcze okazji, ale rozumiem, że to nie jest tak, że... Bo wiesz, bo problem... Nie problem, cofam to. Jakby masz teraz wizerunek, chcąc nie chcąc, przez ostatnie te dwa tygodnie, powiedzmy. Przede wszystkim ofiary. Co jakby jest też zrozumiałe, oczywiście to nie jest jakiś tam zarzut, tylko stwierdzenie faktu. Więc też jest trochę tak, że ludzie ci jakby nie kojarzą z tym, że też masz jakby też normalne życie.
Poza tym mówimy też o wydarzeniach, które jednak miały miejsce dobre kilka lat temu. I jakoś tak nie wyobrażam sobie, znaczy ja wiem jak to jest, bo jak tak oglądasz kogoś, to cały czas mówi tylko o jednym, to myślisz sobie, że ta osoba w ogóle nic innego nie robi w życiu, tak, nic, tak, że tylko jakby zajmujesz tym, że jesteś ofiarą, prawda, księdza jakiegoś tam. Tak, i mi się wydaje, że ludzie myślą o mnie, że ja leżę na łóżku w domu i po prostu patrzę w sufit, cały czas płaczę, że nie mam innego życia oprócz tego teraz, co się dzieje. A właśnie, będziemy dzisiaj mówić o tym, że tak nie jest. No nie, kompletnie tak nie jest. Kompletnie nawet. Dobrze, teraz przyjechałeś do Warszawy dzisiaj rano, byłeś w telewizji. Mama przyjechała z tobą? Tak, tak. No właśnie, bo mam wrażenie, że twoja mama tak dużo cię jeździ z tobą, wspiera cię jakby, chce być z tobą. Wiesz co, mama jest ze mną od początku, więc spróbowałaby nie być ze mną. Od twoich urodzin jakby jest na pewno, ale... A nawet ciut wcześniej. Nie, mama jest cały czas ze mną i pomimo tego, co się tam w tej sytuacji dzieje, nie tracę w niej jakiegoś tam oparcia. Jeździ dzielnie cały czas też z tobą? Pociągiem? Męczące. A powiedz, a z mamą imprezowałeś kiedykolwiek? Szczerze powiedziawszy, że nie. Ale chciałbyś? Ona jest taka, że mogłaby wyjść z tobą gdzieś tam, czy? Ale oczywiście. Tak? Oczywiście. A po kim myślisz, odziedziczyłem? No. No dobrze, a co, zapytam cię o twojego tatę, bo tutaj jakby jakoś mam wrażenie, że ten temat się nie pojawił, albo też no, być może nie widziałem wszystkich rozmów z tobą. Nie, na pewno nie widziałem wszystkich rozmów z tobą. Ojciec... moi rodzice się rozwiedli. Jakoś w okresie, kiedy to się tam stało, też 6 lat temu. Więc ojciec mieszka w Strzelcach, my w Gąsiorowicach. Ale masz kontakt z nim, czy nie? Tak, tak, bardzo dobry. Bardzo dobry. Tam wiadomo, zaraz po rozstaniu rodziców ten kontakt był tak jakby całkowicie zerwany. No ale z wiekiem człowiek dojrzewa i myśli sobie, że wiecznie obrażonym nie warto być. Więc tak, kontakt mam z ojcem bardzo dobry. Tata też imprezowy, czy nie? Nie, tata jest bardziej taki poukładany, spokojny. To tego nie odziedziczyłeś. Ale no, nie ukrywam, że tam gdzieś się czyha za jego plecami taki instynkt. Instynkt. Czy twoja rodzina od razu ci uwierzyła? Rodzina to za duże słowo, bo to o tym wiedziała tylko mama. Okej. Więc mama, tak, uwierzyła mi od pierwszego, może od pierwszej łezki, bo to nie było pierwsze słowo. Więc od razu jak się rozpłakałem, zacząłem mówić o tym, co się stało, to bez jakiegokolwiek zwątpienia uwierzyła mi. A inne osoby w twojej rodzinie, jak się dowiedziały? Kiedy się dowiedziały? Dopiero teraz? Rok temu, jak sprawa wyszła do prokuratury. I też od razu uwierzyły, czy były jakieś takie właśnie... Wiesz, myślę też o tym, że jednak jest to mała miejscowość i standardowo mamy takie wyobrażenie też w małych miejscowościach. Nie bezzasadne zresztą, że bardzo często jest tak, że trudno jest tam w takich sytuacjach uwierzyć ofierze, nie? Że jednak... Powiem ci szczerze, że z większością rodziny nawet nie rozmawiałem na ten temat za bardzo, więc one się dowiedziały z pierwszej ręki z gazety, tam gdzieś z telewizji. Nie miałem takiego bezpośredniego kontaktu i rozmowy o tym, przykładowo z moją babcią, czy tam z ciotkami, z wujkami. Jedynie z kim rozmawiałem, to z ojcem o tym. Więc... Znaczy, odczuwam po prostu, że oni są za mną, tylko że to jest tak niekomfortowy temat do dyskusji, że po prostu, no, z racji tego, że wolą tego nie ruszać, może i dla dobra mojego i swojego, to... Czyli ten temat jakoś, nie wiem, bo przecież spotykałeś się i z babcią, którą wspominasz, i z innymi osobami przy okazji świąt, jakichś tam, nie wiem, urodzin, rocznic, chuj wie czego. I ten temat się nie pojawia. Nie, nie. Pytam, wiesz co, też o to, dlatego, że ja pamiętam ten moment, kiedy ja byłam w takiej trudnej sytuacji, kiedy jakieś tam prawicowe media sugerowały, że ja jestem pedofilem i wtedy ten temat u mnie w rodzinie też się jakoś... Moja mama rozmawiała o tym ze mną wprost. Mój tata nie żyje, więc jakby tematu nie było. Natomiast jedna z moich babci właśnie, pamiętam, że tak do mnie podeszła w którymś momencie i mówi do mnie: rób swoje, ja ci wierzę, ja ci ufam, wiesz, jakoś taka była bardzo wspierająca. I tak pomyślałem, że to jest takie właśnie też nietypowe. Ja też jestem z mojego miasta. Nie 700 osób, ale jakieś tam 20 tysięcy, ale jednak, nie? I tak
próbuję też znaleźć jakąś jakby zrozumienie dla twojej rodziny. Nie, nie źle mówię zrozumienie. Znaleźć jakby wyjaśnienie, dlaczego zachowują się na przykład tak, a nie inaczej. Nie? I tak. Mhm. Znaczy ja się w ogóle nie dziwię, bo to, wiesz co, nie mam na tyle z nimi kontaktu takiego codziennego, co innego jakbyśmy mieszkali w jednym domu. Mhm. To wiadomo, że ten temat na pewno byłby poruszony, chociaż na przykład mieszkam jeszcze z dwoma braćmi i też jakoś tak, może ze względu na brak czasu w ogóle przebywania razem, no nie poruszamy tego tematu. No nie, no nie gadaj przez rok, nie miałeś czasu pogadać z braćmi o takiej sprawie. No. No nie, no Darek, no nie powiedz mi, że to jest brak czasu. Nie, nie. Przez rok to nie, może nie mieć czasu. Tego brakiem czasu, ale no właśnie taką niekomfortową sytuacją, niekomfortową rozmową, bo to jest, no kurde, to jest tak ciężki, tak wstydliwy temat, że ja się czasami stawiam w sytuacji na przykład mojego brata. Starszy czy młodszy? Obojętnie. Czy mam i starszego, i młodszego, no. Więc to, no ja bym, nie wiem w ogóle jak podszedł do tematu tego, jak bym zareagował. Wiadomo, mam wsparcie ogromne w moich braciach, w mamie, w rodzinie, ale to nie jest taki, to jest jakby cały czas taki temat tabu. Pomimo tego, że to jest, nie ukrywam, w tej chwili najgłośniejsza sprawa w Polsce, to jest cały czas temat tabu, jakby zaściankowa taka sytuacja, która tam jakoś mistycznie sobie krąży po Polsce. To jeszcze zanim zrobimy sobie przerwę, też zapytam cię o sąsiadów i sąsiadki, bo to jednak im jakby mniej zależy na, no, z założenia na tobie. Jak tam było z nimi, jak się dowiedzieli, jakie były reakcje? Może porównam ci do sytuacji, kiedy było w miarę cicho o tym, a jak się teraz dzieje, bo jak sprawa wyszła do mediów i do prokuratury, to ja byłem zdany sam na siebie. Wiadomo, na Facebooku tam gdzieś udostępniałem jakieś posty o pedofilii czy tak dalej. Spotkałem się z wielkim hejtem w sieci tam w moim otoczeniu, bo co ja miałem? To tylko były tam udostępnione posty przez Darka. Teraz, kiedy sprawa jest już na tyle głośno i w Sejmie było takie moje pierwsze wystąpienie publiczne, gdzie, no nie ukrywam, dość poruszające, 2-3 dni była totalna cisza. Ludzie praktycznie nie komentowali, nie wypowiadali się. Może oni też czekali, wiesz, na to, co się wydarzy w przestrzeni publicznej, nie? Pewno. Tak, to był, może to był dla nich taki szok, taki jakieś, nie potrafili po prostu przystosować się do tej sytuacji i była cisza. Nagle zaczęły się pojawiać same komentarze pozytywne. Po tej poniedziałkowej konferencji w parlamencie i był, same pozytywne komentarze były. Ale im więcej wywiadów, im więcej tam reportaży na ten temat, ludzie zaczęli już brać to jakby znowu jakby takie medialne show i zaczęły się pojawiać hejty. I to dość już takie przykre hejty, gdzie ludzie próbowali mi wmówić, że ja promuję swój salon przez to, co teraz się w mediach dzieje, że ja chcę zabłysnąć, jaka taka celebrytka w mediach, no kurde. Znaczy, ja myślę, że to dobra metoda promocji salonu fryzjerskiego. Tak, polecam. Okej, zrobię sobie krótką przerwę, po której wrócimy, bo widzę, że ty już wypiłeś napój, a jeszcze nie, to ja muszę cię dogonić. Mam nadzieję, że wy nas doganiacie i nas oglądacie. Posłuchamy sobie najpierw piosenki takiej fajnej. To jest nowość właściwie. To taki klimat mój muzyczny. Gone Too Long nazywa się piosenka. Wykonują to niecy Cat Dealers, tam oczywiście w kolaboracji z pięcioma tam innymi. To jest taki tak zwany lyrics video. Czyli, że wiesz, napisy latają, nie ma tam jakiejś dużej akcji. Ale mi się piosenka bardzo podoba. Też musicie ją poznać. Posłuchajcie i zostańcie z nami. To jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Tak, dla mnie to tak jest, trochę się tak, wiesz, można rozruszać przy tej piosence, takie... No fajne to było. Ja lubię takie kawałki. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Darek Kołodziej jest dzisiaj moim gościem, moim i waszym gościem w sumie. I pijemy sobie napój alkoholowy i ja wam teraz powiem, co się stało w trakcie przerwy, kiedy wy oglądaliście sobie piosenkę fajną i słuchaliście. Darek rozlał całą już ten napój do końca. I mamy w tych szklankach tyle, ile mamy.
Ja się boję, że jak tam się to skończy, to nie wiem, ktoś może będzie musiał pomóc i kupić jakieś kolejną porcję, no nie wiem. Koniecznie. Nie, nie, ja nie mogę, nie mogę. Właśnie, dlaczego nie mogę się za bardzo dzisiaj z tobą napić? Znaczy nie, no, napiję się oczywiście. Natomiast chcę was zaprosić tak naprawdę jutro do Loco. Bo o godzinie 19 jutro Queer Quiz, to taka zabawa, którą mamy w środę co dwa tygodnie, na której zadajemy różne pytania związane z, no, z różnymi tematami. Akurat tym razem jest to Diva Edition, czyli gejowskie diwy. Będziemy o to pytać. Do wygrania mnóstwo alkoholu, do wygrania mnóstwo dobrej zabawy oczywiście. Wszyscy będziemy się świetnie bawić. Kto może, niech wpada do Loco jutro o 19. Ciebie nie będzie w Warszawie jutro. Wiesz co, zastanowię się po tym. Pomyśl o tym, Darek, pomyśl i wpadaj. Będzie naprawdę super. Ostatnio wyszło świetnie, chociaż było, tak pierwszy raz właściwie robiliśmy, więc tak było na rozruszanie, a teraz robimy i już tak zapowiada się, że będzie naprawdę fajnie. Ostatnio robiłam to samo właśnie w Bydgoszczy zresztą teraz ten weekend, więc super było. Ale teraz wróćmy do ciebie. No właśnie, kurwa, dlaczego teraz nagle zacząłeś o tym mówić głośno? Bo to jest też to pytanie, które trochę zadają ci twoi hejterzy, a ja je zadam nie z punktu takiego hejterskiego, tylko tak, jak to się mówi, z miejsca miłości. Dlaczego teraz akurat to postanowiłeś? No właśnie, to jest takie dobre pytanie, dlaczego teraz? Dziękuję, wiem, że dobre wywiady robię. Dziękuję, pozdrawiam. Nie, ja o tym zacząłem mówić, kiedy to weszło do mediów, do prokuratury, czyli w tamtym roku. I o tym by nie było tak głośno, gdyby nie media, gdyby nie fundacja. Tak. Fundacja, nie lękajcie się. Tak, tak. Kiedy zgłosiliśmy to biskupowi, od tego momentu do 2017, 17, była cisza. 6 lat, po prostu temat nie był poruszany nigdzie. Nikt nie wiedział o tym, co się stało. I sprawa, wchodząc do prokuratury, do mediów, nadal była taka, stało się, bo się stało, ale na tyle cicho, żeby ludzie o tym po prostu, może nie wiedzieli, ale nie chcieli o tym wiedzieć i gdzieś to tam spychali na tył planu. Dopiero po tej konferencji w parlamencie zaczęło się takie boom. Czyli to nie jest tak, że ty wcześniej o tym nie mówiłeś, tylko po prostu nikt ciebie wcześniej nie słuchał. Tak, tak. Ludzie brali mnie za takiego kontrowersyjnego chłopaczka, który tam... Popierdaleńca. No, nie chciałem masz się zielone brzydko włosy. Wyrazać. Tak, tak. Właśnie swoją drogą, Darek, czemu masz zielone włosy? Chyba ja jako jedyny czekam na wiosnę. Chyba dlaczego co? Jedyny co? Czekam na wiosnę. I ktoś musi powitać tą wiosnę. Nie mówię tu o wiośnie Biedronia. O, właśnie. Tu proszę bez sympatii polityki. Nie, żartuję oczywiście. Ale... Wiesz co, no, tak jakoś zaczęło mi brakować tego... Zielonego czegoś. Koloru? Nie. Zielony kolor, chociaż bardzo lubię zielony kolor. Na paznokcie zrób na zielono, będziesz patrzeć cały dzień, wiesz, na swoje paznokcie, ale ładny zielony kolor. Widziałeś moje paznokcie? No, ale nie masz zielonych. Ludzie myślą, że ja choruję na niedotlenienie, niedokrwienie. No. Że mam sine palce. Ale to sine. Jest otwarte. No właśnie, ja wiem. No. Dobra, dlaczego masz zielone włosy? Bo są piękne, no zobacz. Z każdej perspektywy. Darek, no oczywiście ładnie mówię wszystkim ładnie, ale te zielone włosy... Ja jestem na nie osobiście. O, już. Nie przesadzaj. O, mówią mi do ucha, że Artur jest na tak. Artur, pozdrawiamy. Brawo, Artur. Dobra, a wracając jeszcze na chwilkę, bo ja specjalnie odskakuję oczywiście od głównego tematu, bo też... Dobra, ksiądz będzie skazany. Czekamy na wyrok sądu powszechnego. Prawda? Tak. Co później? Były ksiądz, on jest już byłym księdzem, tak? Tak, już. Były ksiądz. Będzie skazany, on się przyznał do winy? Przyznał się. Tak. No dobra, no krzyżyk na drogę. Ale co dalej będzie? Co się dalej stanie? On trafi, powiedzmy, do więzienia albo i nie, no cholera wie, co tam się wydarzy. To mnie najbardziej zastanawia, co się z nim stanie i... Bo ze mną co się stanie, no to no z tobą, mnie też interesuje. To ja już sobie tam zadecyduję. Ale właśnie, czy masz sobie mimo wszystko taką potrzebę trochę, myślę, że bardzo ludzką, takiej trochę zemsty, żeby on jednak też poczuł jakiś ból, poczuł jakieś cierpienie w związku z tym za to, co zrobił? Wiesz co, nie. Nie, bo u mnie nie ma takiej nienawiści, takiej chęci zemsty na kimś. I nie potrzebuję jakby takiego odegrania się na kimś, bo to jest dla mnie, no... Rozmawiałeś z nim kiedykolwiek w ciągu ostatnich, nie wiem, 2 lat? Nie. A byłbyś w stanie? Podejrzewam, że tak. Na pewno nie na trzeźwo, ale...
Słuchajcie, żeby nie było, my tak dużo nie pijemy na co dzień. Nie. A gdyby cię poprosił o wybaczenie? A to już jest temat do dyskusji. Okej. Bo wiesz co, wszystko można niby wybaczyć, ale nie wszystkiego się pozbędziemy z siebie. Pewnie. Więc co z tego, że ja komuś wybaczę, jak to we mnie się już tak zakleszczyło, że to już będzie do końca życia ze mną. Okej. Więc nawet pomimo wybaczenia, podejrzewam, że to nawet nie będzie szczere wybaczenie. Rozumiem, to... spoko. Dobra, to idźmy dalej. Przyjebałeś się do tego biednego biskupa. Co on jest winien, słuchaj? Jego tam nie było. Daj mu żyć. Biedny ksiądz, o, taki biedny biskup. Bardzo pozdrawiam wszystkich biskupów. Tak, tak, aleluja i do przodu, ale... No właśnie. Ja tak wiesz, poważnie, oczywiście śmieję się, ale wiesz o co chodzi. No. Dlaczego akurat teraz jakby... No trochę celem ataku, no nie tylko twojego, mówię bardziej fundacji też posłanek i posłów, którzy tam organizowali to twoje spotkanie wtedy, jest jednak ksiądz biskup. No co on jest winien? Co on biedny mógł zrobić w tej sprawie? Tak, te poza modlitwą. Te nieskalane ręce, te czyste serce i sumienie. I sumienie. Nie. To jest... Nie mogę się wyrażać na ten temat, ale... Możesz. Brzydko. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka, tu można wszystko. Powiem ci tu tak, że... Nadzy aktorzy porno latali, więc możesz śmiało. I Charlotte. O, dobra, to się odważył. A nie była nago, nie, broń Boże. Tego by nawet Facebook nie przeżył. Co nasz biskup uczynił? No, ja się w sumie zastanawiam, co on takiego uczynił, bo ja mam cały czas takie wyrzuty sumienia jakby, bo on jest na tyle dobroduszny, i to mówię w cudzysłowie, on jest na tyle dobroduszny, na tyle dobry, że mu ciężko udowodnić cokolwiek. Samo to, że on tuszował księdza Mariusza, przeniósł go do domu księży emerytów i zatajał całą tą sprawę pedofilii, to już samo to świadczy o nim jako o człowieku złym. Bo człowiek dobry nie dopuści się czegoś takiego. Po drugie, ksiądz Mariusz przyznał się do kilku innych molestowanych... Już tylko Mariusz, bez ksiądz. No, kolega Mariusz. Szacunek. Kolega Mariusz. Przyznał się do kilku innych ministrantów przed księdzem Kucem i przed biskupem. Ksiądz Kuc czytał mojej mamie nazwiska tych ministrantów. Okay. Gdzie teraz oni się w ogóle nie posuwają do tego, że oni takie coś usłyszeli. No okay. Więc kolejna sprawa zatajenia innych ofiar pedofilii przez tego byłego księdza. A trzecia sprawa. Biskup wychodzi naprzeciw ofiarom pod takim względem, że oferuje pomoc. O, jaką pomoc ci zaoferował biskup? Pierwsza pomoc jego... Naprawdę modlitwę zgaduję. Wiesz co, tak. To było bardzo ważne. To było pierwsze. I naprawdę, gdyby nie ta modlitwa biskupa, ja nie wiem, jakbym sobie... Nie było po prostu. Jak bym sobie teraz poradził z tym wszystkim. Ale no... pierwsza pomoc, jaka była kurii dla mnie i dla mojej mamy, to była pomoc psychologa, okay. który oczywiście był z kurii. Okay. Nie, to była pani akurat. Okay, okay. Ale po tej rozmowie to ja się w ogóle czułem tak rozany. Możesz powiedzieć to słowo. Tak rozwalony. No, że nie miałem ochoty w ogóle skorzystać z kolejnej jej pomocy. Profesor Płatek przeklinęła tutaj, więc ty też możesz. A, no dobrze. Druga jego pomoc była ofiarowana w liście, który wystosował do wszystkich parafii na Opolszczyźnie, gdzie oferował pomoc. Postarał się zadośćuczynić ofiarom pedofilii, gdzie jak zawezwaliśmy kurię do ugody w sądzie w sprawie cywilnej, wysłali swojego adwokata, który stwierdził, że kuria nie posuwa się do żadnej odpowiedzialności za tego księdza byłego. Trzecia jego pomoc to w ostatnim wystosowanym do mnie liście, gdzie mówi, że ja potrzebuję pomocy i ja nawet nie wiem, na czym ta pomoc jego ma polegać w tym momencie. Czy ty albo fundacja, bo rozumiem, że pracujesz teraz z fundacją, nie lękajcie się. Tak. Myślisz, znaczy inaczej, oczekujecie, albo chcielibyście, albo uważacie, że powinniście dostać też jakieś pieniądze od kościoła? Wiesz co, to jest ciężki temat.
Mówiąc krótko, czy robisz to dla hajsu? Nie, że oczywiście żartuję, ale wiadomo, że czasem tak się zarzuca ofiarom różnych rzeczy, tak, że robią coś, tak, dla hajsu. Ja się z tym spotykam na co dzień, że no, ludzie jasne, po prostu mówią mi, że robię to dla hajsu. Znaczy, no na pewno nie dla modlitwy. Jakby to jest jakby tylko dla jakiegoś tam, prawda, zadośćuczynienia. No. Powiem ci tak, jakbym potrzebował pieniędzy, to bym to rozegrał w inny sposób. Słuchaj, ja prowadzę salon, nie narzekam na brak klientów. Pogadamy o tym. Więc no, nie potrzebuję tych pieniędzy jako tako, ale przez to, że chcę wywalczyć od kurii, od księdza byłego Mariusza, jak najwięcej tego odszkodowania, tylko dlatego, żeby pokazać innym ofiarom, że naprawdę to ma jakiś tam większy cel w tej walce. Okay. Więc nie dla swojego dobra, bo szczerze powiedziawszy, te kilkadziesiąt tysięcy, to ja wziąłem kredytu tyle na swój kolejny salon, więc dla mnie takie pieniądze to... One mi nie uratują życia, one nie znikną tego problemu, który cały czas we mnie siedzi, tego molestowania. Jesteś osobą wierzącą nadal? Tak. Chodzisz do kościoła co niedzielę? Nie. A broń Boże. A czasami chociaż? Na święta? Nie. Też nie? Nie. Rozumiem. Czyli taki... Raczej zachowujesz wiarę w sobie, a raczej z kościoła katolickiego nie za bardzo już... No, wiesz co, niby jest 10 przykazań, ale Jezus... Jak to niby jest 10? No jest! No, powiem ci, że Jezus jakby... Skumulował to tylko w jednym przykazaniu. Tak. Wszystkie całe prawa proroków i tak dalej, tylko w jednym przykazaniu. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Mhm. I na tym opiera się całe prawo proroków i starszych i tak dalej. Więc... I tak wygląda dzisiaj twoja wiara. Tak, tak. Zrobimy sobie przerwę. Na siku. Tak? Słuchajcie, Darek musi siku. My zrobimy sobie przerwę krótką. Posłuchamy piosenki trochę starszej. Blind Heart, ale też ładny utwór. Myślę, że wam się spodoba. My za chwilkę wracamy, pogadamy z Darkiem trochę też o innych rzeczach. Pogadamy o... Trochę o salonie, trochę pogadamy o miłości. O. Proszę, nie spodziewałeś się tego. I na sam koniec pogadamy też, oczywiście zagramy też skojarzenia, więc zostańcie z nami, to jest i perfekcyjnie zapraszana drinka. My z Darkiem pijemy, mam nadzieję, że wy też. Za chwilkę do was wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. To. Słuchajcie, Darek się martwi, czy nam wystarczy wódki. No to nie jest wódka, napoju alkoholowego. Dobry wieczór, kto z was teraz dołączył, to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Jesteśmy dzisiaj z Darkiem koło... Ja dzisiaj w ogóle zrobiłem taki błąd, nie wiem czy ci mówiłam to. Na moim Instastory powiedziałam o tobie kołodziejczyk. I to później mnie dotarło, przecież ty jesteś, my się znamy tyle czasu, a ja z jakoś rozpędu powiedziałam o tobie kołodziejczyk, a ty jesteś kołodziej. Tak, kołodziej, ale taka ciekawostka. Ksiądz kołodziejczyk pozwał mnie i... No taką... osobę mi znajomą o kradzież 40 tysięcy złotych z jego mieszkania. Nie chcę wiedzieć, jak to się stało. Nie gadaj o tym. To była Grzybowska w Warszawie. To wiele tłumaczy. Nie wchodźmy w ten temat, tak. Bo ja wiem, że o to chodzi. Słuchaj, właśnie, bo my z Darkiem się tam jakiś czas, żeby nie było, mówiłam o tym na początku wcześniej i to tak. Ale właśnie, powiedziałaś o tym coś ciekawego wcześniej na początku i ja teraz w poprzednim wejściu. Profesjonalne, prawda, to nawiązanie. Tak. Mówiłeś o tym, że byłeś wtedy u tego psychologa z kurii, a ty na przykład byłeś albo jesteś w jakiejś terapii teraz? Nie, jakoś tak nie korzystałem w ogóle z pomocy psychologa, ani tam psychiatry. Nie rozważałeś nigdy tego, bo to jest dla wielu osób to jest jakby bardzo przydatne narzędzie, żeby wiesz, poradzić sobie z dużymi traumami. Powiem ci, ja na tyle jestem osobą, która... Może to jest źle, ale kumuluję to wszystko w sobie i jakoś przez inny sposób próbuję to z siebie tam wyrzucić. Przykładowo teraz to było na tej konferencji. Więc nie czuję na tyle potrzeby rozmowy z psychologiem, bo... Nie twierdzę, że musisz czuć, tylko tak pytam z ciekawości, bo tak jak mówię, to jest często użyteczne narzędzie. Dobra, właśnie, ale powiedzmy, bo tak a propos tego, co zaczęliśmy naszą rozmowę, że nie jesteś tylko ofiarą, która leży i płacze, patrząc w sufit i wspominając, co się wydarzyło x lat temu. Co ty robisz teraz na co dzień?
Powiedzmy, bo nie każdy może wie. Ja wiem akurat, no wiadomo, że ja wiem. No, ja na co dzień prowadzę swój salon i... Fryzjerski. Tak, tak, fryzjerski. Muszę powiedzieć, jaki, no. Widać. Sam sobie farbowałeś? Kolega mi farbował. No właśnie. No, prowadzę swój salon i... Atelier. Jak się mówi teraz, atelier. Gdzie? W Strzelcach. W Strzelcach Opolskich. No. No. Gdyby ktoś chciał, to możecie znaleźć na Facebooku. No, już dużo ludzi mnie tam znalazło. I chcą przyjść? Nie, to są bardziej osoby, które jakby swoją wiadomością chcą mnie wesprzeć. Rozumiem. To też cenne. No, bardzo. Powiem ci, że te wiadomości od niektórych ludzi to jest takie, jakby ktoś cię przytulił po prostu. Ale mówiłeś też kiedyś, pamiętam o tym, że muzyka jest jakimś taką twoją pasją. Grasz na instrumentach? No. Śpiewasz? Tak. Gram na 11 instrumentach. No tego nawet ja nie wiedziałem, że 11. A jeden z nich to organy kościelne. Grasz na organach? Potrafisz? Tak. Tak z tymi pedałami? Potrafisz tam nogami tam to robić? Wszystko to takie tak, rzeczy? Tak, pedałami ja bardzo dobrze akurat się obchodzę, więc... Ale właśnie, zastanawiam się, czy to jak... Bo mówisz, że dalej jakby zajmujesz się tym fryzjerstwem. A czemu nie muzyka? Czemu nie przejść do jakiegoś talent show? Mam talent. Wiesz co, na tyle nie jestem uzdolniony. To jest tak, że zacząłem szkołę muzyczną na gitarze, której nie skończyłem, gdzie miałem najlepsze wyniki w całym roku. Zacząłem grę na akordeonie, na saksofonie, na skrzypcach, na klarnecie, na perkusji i to jest jedyny instrument, którego nie lubię. Nie wiem, bo tam nie ma muzyki, tam jest tylko rytm. Zacząłem szkołę muzykologii kościelnej w Opolu, na organach kościelnych. I czy oni się tam ze mnie śmieją? Nie, mówią do mnie żarty do ucha, których ty nie powinieneś słyszeć. Aha, dobra. Nie, bo taka jest też magia programów na żywo, że jednak cały czas coś się dzieje i oni tam śmieją się trochę z tego, co my mówimy, trochę z innych rzeczy, ale no nieważne. Dobra, ale powiedz, no właśnie, no ale dlaczego uważasz, że nie jesteś? Ja pamiętam, że słyszałem ciebie grającego na akordeonie na pewno. Tak, to na pewno, bo to było na stopczacie. To pamiętam. Słyszałem cię też wiele razy, jak śpiewasz. To na żywo też. Ale to już podejrzewam, nie było na trzeźwo. Nie mogę zaprzeczyć, ale tym niemniej. Więc dlaczego nie idziesz na przykład w tą stronę, takiej kariery właśnie muzycznej? Nie, jakoś nie czułbym się w tym spełniony za bardzo. A sądzisz, tak, że nie czułbyś się spełniony? Wiesz co, fryzjerstwo jest taką rzeczą, w której się czuję doskonale i wiem, że można mi czasami tam zarzucić jakieś błędy we fryzjerstwie, ale w tym się czuję naprawdę... na szóstkę z plusem, tak. Okay. A w muzyce się czuję taki, dobra, liznąłem tam muzyki, ale to nie jest taki... 11 instrumentów to nie jest liznięcie muzyki. No ale wiesz, na żadnym nie gram perfekcyjnie. No ale to jest kwestia podszkolenia być może, jakby, no skoro potrafisz jakby zacząć 11. No tak, no ale widzisz, zacząłem grę na coraz to innym instrumencie, a na żadnym się nie nauczyłem do początku grać, więc gdzieś ta moja tam pasja mijała się z celem takiego instrumentalistu. No dobra, to inaczej, to dlaczego nadal mieszkasz na wsi? Zresztą wiesz, wyprowadziłem się do Warszawy zaraz po szkole. Tak. Mieszkałem w Warszawie. Tak, źle ci było? Kurwa? Warszawa co nieładna, niepiękna? Mamy piękne te skyline, mamy wiesz, piękne wieżowce, mamy piękne tramwaje, autobusy niskopodłogowe. Kurwa, weź, tak brudno na tych chodnikach, wszędzie syf, wszędzie... Nie, żartuję oczywiście. Powiem ci po pierwsze tak, no nie ukrywam, że moja kariera prędzej się rozwinęła, prędzej miała prawo rozwinięcia się tam w mojej miejscowości, bo już nie powiem, że miałem tam jakiś taki punkt zaczepienia wśród klientek i tak dalej, więc miałem tam renomę jakąś na mieście, więc dużo łatwiej jest otworzyć takiemu człowiekowi w swojej miejscowości niż tu w Warszawie, gdzie przepych fryzjerski jest tak ogromny, że naprawdę przebić się tu na rynku to jest sukces. Teraz masz, słuchaj, dwa jakby punkty zaczepienia, to znaczy z jednej strony jakby jesteś obecny w mediach,
co żartowaliśmy oczywiście, że niektórzy zarzucają ci, że to jest punkt wybicia się, ale chcąc nie chcąc, ja pamiętam do dzisiaj mój osobisty stylista fryzur, architekt fryzur, Marcin, kiedyś był znany z tego, że grał w filmach porno, więc jakby też zaczynał od takiego czegoś, no nie do końca związanego, umówmy się, z fryzjerstwem, ale jednak to jakby pomogło mu się wybić, jakby no nie wybić, że mówię, ale sprawiło, że był jakoś rozpoznawalny i jakoś mógł na bazie tego zacząć budować jakby też swoją profesjonalną karierę. Bo oczywiście mówimy o karierze profesjonalnej, no wiadomo, że, znaczy no, teraz to w filmach porno też jest profesja pewna. Ale z drugiej strony myślę sobie też, to jest jeden punkt zaczepienia, drugi masz zielone włosy. To jest charakterystyczna rzecz, to też jest ważne, żeby być charakterystycznym. No tak, no powiem ci, że za długo znowu byłem taki szaraczek pospolity, a ja nie... Tak, zachęcam cię, żebyś zaczął karierę w Warszawie, nie wiem, czy słyszysz teraz, cały czas cię namawiam, a ty jakoś tak uciekasz od tego, no. No dobra, kurczę, kolejny mój salon... Otworzymy razem słuchaj, salon w Warszawie? Słuchaj, chciałem w Katowicach, kolejny mój salon będzie otwarty w Warszawie, więc twoja twarz może być nawet na szybie. Moja twarz już mi znajoma. To? No wiesz co, ja mam zamiar otworzyć drugi salon i to w najbliższym czasie. Szczerze ci powiem, że nie wyobrażam sobie swojej przyszłości w mieście, gdzie teraz żyję, bo to nie jest miejsce dla takich ludzi. Dla jakich? Kompletnie. Dla takich wyróżniających się, z zielonymi włosami, z powiększonymi policzkami, ustami, no... To nie jest miejsce dla takich ludzi, to jest miejsce dla ludzi emerytów, dla ludzi takich, którzy potrzebują takiego ustatkowania się na poziomie takiego naprawdę minimum, gdzie mieć swój salon. To może czas na zagranicę, słuchaj. Może to jest rozwiązanie, żeby wyjechać stąd. Raz, że odetniesz się od całej tej przeszłości, która chcąc nie chcąc jakoś tam cię dotyczy nadal, no tak jest po prostu. A może jak ja już siedzę nisko. A po drugie, może po prostu też jest to rozwiązanie, żeby tam właśnie zacząć karierę. Może w takim miejscu, gdzie ludzie są otwarci na różnorodność. Wiesz co, nie masz pojęcia, jak mnie to korci. No żeby wyjechać po prostu w pizdu i zacząć... Ja bym najlepiej chciał tak, wyrzucić swój paszport, wyrzucić swój dowód, gdzie zgubiłem swój dowód już ile? 2 lata temu. Oraz chciałem powiedzieć, że nie wolno wyrzucać paszportów i dowodów, to jest przestępstwo chyba, ale no. Dobrze. Ale naprawdę nie masz pojęcia, jakbym chciał wyjechać gdzieś w pizdu. Z racji tego, że czuję się niejako, może nie misjonarzem, ale taką osobą, która ma misję do spełnienia, tak w cudzysłowie misję, tu w Polsce, bo no nie ukrywajmy, Polska jest jeszcze bardzo biedna. daleko za krajami rozwiniętymi, pewnie zachodnimi krajami. No ale po co masz gonić z Polską te kraje, skoro możesz tam po prostu być? Wiesz co, kurde, musi być jakaś osoba, która uświadomi... No ale dlaczego akurat ty? A kto? Kurwa, nie jak wiem. Każdy by miał, jak każdy odważny by miał spieprzyć za granicę, to nikt by nie postawił na tym miejscu, żeby coś z tym zrobić. Nie wiem, niech ci będzie. Ja uważam, że mimo wszystko warto pomyśleć poważnie. Nie tylko marzyć o talent, poważnie pomyśleć o takim czymś, żeby uciec stąd do trochę ciekawszych miejsc. Może nie powiem, że lepszych, ale ciekawszych miejsc. Darek właśnie, słuchajcie, wyzerował swoją szklankę i to znaczy, że wypiliśmy, znaczy ja jeszcze nie, ale zaraz tutaj mam jeszcze pół łyka. Wypiliśmy pół litra napoju. Zrobimy sobie jeszcze raz krótką przerwę, po której wrócimy, zagramy jeszcze skojarzenia, jeszcze ci popytam o pewne rzeczy. Zanim zrobimy sobie przerwę, to was zaproszę na chwilkę jeszcze na mój stand-up. Mam w Krakowie, słuchaj, w ten czwartek, pojutrze, stand-up w ramach mojej trasy Jej Perfekcyjnie Zaprasza do Łóżka stand-up tour. No co ty? Tak, no gram, proszę zobaczyć, taki mam plakat reklamowy ładny. A to widziałem. Widziałeś, no pamiętasz, jak byłam taka szczupła. Tak. Kiedy to było? Pierwszy raz poznaliśmy. Tak, na pewno. No i właśnie gram teraz w Krakowie. Zapraszam was w ogóle serdecznie, jeżeli ktoś jest z Krakowa, to w kawiarni literackiej się widzimy. Za jakiś czas będę grać w Poznaniu, później znowu w Warszawie, więc ale to o tym będę mówić innym razem. Na razie Kraków już ten czwartek. Zrobię sobie krótką przerwę, posłuchamy piosenki. To będzie... Co to będzie?
Ach, One Republic, When Love Runs Out. Piękna piosenka ze wspaniałym teledyskiem, z najcudowniejszą starszą panią przy fortepianie. My za chwilkę do was wracamy, to jest jej perfekcyjna zapraszana drinka. Moim gościem jest Dariusz Kołodziej. Tak, nie Kołodziej. Nie Kołodziej. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Nie powiem, że nie. Dobry wieczór. Jesteśmy chwilkę przed 23, nam się stream zerwał na chwilę, ale jesteśmy, słuchajcie, my tu nie uciekamy. To wszystko razem będzie sklejone, wyprodukowane i pewno jutro już będzie na moim YouTubie. I perfekcyjnie zapraszam na drinka. Darek Kołodziej jest dzisiaj ze mną. I tobie się już skończyła, napój się skończył, o tak powiem. No, ale niestety. Okazało się, że jesteśmy przygotowani. To znaczy, no nie my, akurat ja nie byłam przygotowana na to, przyznaję się bez bicia. Dzięki, ale mam na szczęście God. Artura, który na zawsze gotuje z różnych opresji i w ogóle odpowiada za to, że w ogóle całe to wszystko jakoś się spina w całość. Ja dopiję może to, wiesz, bo tak muszę też, żeby było porówno. Nienawidzę pigwę. No nie lubię, przecież ale mam takie coś nie tutaj... Nie pigwa z makiem? Figa z makiem. Figa. Pigwa z makiem. Dobra, mamy tutaj coś innego. To trochę ci mogę tego na przykład tutaj, o. Tak, to już jest teraz poważniejszy trunek, ale też już 23 się na zbliża, na poważniejszy więc... temat. Poważniejszy temat? Niech będzie. Zależy, poważny... jak leży. Poważny temat mój teraz będzie, no też. Poważny temat mój będzie teraz taki. Podoba ci się to zainteresowanie mediów teraz, czy nie? Wiesz co, lubisz być jest... w tych telewizjach, tam chodzi do tych śniadaniówek. Powiem ci, że wolałbym akurat być po tej drugiej stronie kamer i siedzieć przed telewizją i słuchać o tym. Oczywiście to jest wygodniejsze dla każdego. Wolałbym teraz siedzieć w salonie i zajmować się. Oj, uwierz, że o tej porze mój salon dalej działa prężnie. Wolałbym siedzieć w salonie i zajmować się klientkami niż biegać po mediach i opowiadać o tym. No to co z racji tematu? No bo samo jakby to, że jesteś w mediach, to chyba jakoś ci nie przeszkadza. No a to akurat nie, bo to nie jest jakiś tam taki dla mnie, to nie jest dla mnie sytuacja taka stresująca czy coś takiego. Mhm. Ludzie w tym widzą jakby no, moją próbę wybicia się, a ja po prostu chcę poruszyć temat, który tak długo i zdecydowanie za długo był zatajany w Polsce. Zgoda. Powiem tak, zgoda, bo jakby, no tak, tak, ja akurat znam działalność fundacji Nie Lękajcie Się, więc jakby wiem, co robią i może nie jakoś aktywnie wspieram, bo to nieprawda by była, ale obserwuję bacznie i wiem, co robią. No dobra, a to przejdźmy teraz jeszcze troszeczkę do innego tematu, bo tak, wiesz, zbliża się 23, końcóweczka, więc zapytam ciebie, jak to u ciebie jest tam z twoim życiem prywatnym? Masz teraz kogoś, coś tam się dzieje? Bo tego akurat nie wiem nawet ja prywatnie teraz. To nie jest tak, że udajemy na potrzeby rozmowy, tylko naprawdę nie wiem, co u ciebie ostatnimi czasy słychać w tym departamencie, prawda, jak to mówią, departamencie miłosnym. Powiem ci, mój departament miłości już nie wiem, kiedy uległ deportacji z tego świata. Aż tak? Tak, tak. A to zainteresowanie mediów powinno pomóc, wiesz, jakby więcej potencjalnych osób może być, jakby wiesz, zobaczyć ciebie, pomyśleć sobie, zielone głosy, fajne. Że z reguły to są osoby, z którymi relacja jest troszkę toksyczna, bo one próbują wywrzeć na mnie takie poczucie próby spotkania się, nawet niektóre osoby chciały zawrzeć jakiś związek, gdzie no kurde, myśmy się dopiero poznali, a oni już sobie wyobrażają, że ja tam z nimi coś ten tego. I to mnie też czasami przeraża. Czyli jednak na razie nie. Ale że to jest tak, że specjalnie to odkładasz, czy że to tak po prostu się wydarzyło? Wiesz co? Pierwsza sprawa jest taka, że nie chcę narażać, bo bądź co bądź to będzie dla mnie najbliższa osoba. Jeśli... Potencjalnie tak, oczywiście. Tak, tak. Nie chcę narażać tej osoby na takie... na zrzucanie na nią takiej odpowiedzialności tego, co się teraz dzieje. Więc ta osoba będzie się czuć na pewno jak w jakimś tam stopniu zaniedbana przeze mnie. Okej. Okay. Bo nie ukrywam, ja nawet teraz nie mam czasu na takie podstawowe potrzeby, a gdzie dopiero
A gdzie dopiero na... Ale chodzisz do toalety. Jak widziałaś, tak, to tak. Tak, tak, dobrze, żartuję oczywiście. Więc ta osoba na pewno byłaby przeze mnie zaniedbana, więc nawet nie staram się wejść w jakikolwiek tam związek, czy jakąś bliższą relację, bo to po pierwsze nie miałby sensu, a po drugie ja czułbym się niekomfortowo, nie sprawiając tej osobie należytej, może nie przyjemności, ale takiej satysfakcji z bycia ze mną. Zagramy w skojarzenia na koniec? Jak mi wytłumaczysz, co to jest, to bardzo chętnie. A, wytłumaczę ci. Zabawa skojarzenia jest bardzo prosta. Chodzi o to, że ja będę rzucać ci jakieś hasło, a ty musisz odpowiedzieć to, co przyjdzie ci na myśl. Słowo, zdanie, historia, cokolwiek, jakby, byleby to była pierwsza rzecz, która przychodzi ci na myśl. Proste? Mhm. Tych hasło mam kilka dla ciebie. Tak naprawdę mam cztery dzisiaj przygotowane. Pomyślałem sobie, że będzie tak nie za dużo. Aha, ile mam czasu, żeby odpowiedzieć? Musisz jak najszybciej. Jak najszybciej. Jak najszybciej. O, kurde. Gotów? Dobra. Polityka. Wiosna. Wiara. Bóg. Nadzieja. Miłość. No właśnie, ostatnia jest miłość. Jakie już skojarzenie z miłością? To było podchwytliwe, prawda? No trochę tak. No? Ej, powiem ci, że już dawno nie byłem tak zatkany. W sensie nie wiedziałem po prostu, co powiedzieć. Nic nie kojarzy ci się z miłością? Możemy też tak to zostawić, to nie jest problem. Nie musisz odpowiadać. Możesz, wiesz co, chyba możesz tak to powiedzieć po prostu później. Chyba tak to zostawmy, bo naprawdę tyle, ile miałem wywiadów w telewizji, w gazecie, nigdy nie byłem aż tak zatkany. I ten dlatego zapamiętasz najbardziej. Miłość. Wiara, nadzieja i miłość. Tak. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Moim gościem był dzisiaj Darek Kołodziej. To był program Jej Perfekcyjnie Zapraszana Drinka. Ja wam jeszcze powiem tylko o dwóch rzeczach, bo muszę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to będzie zaproszenie. Najpierw na pokaz filmowy, który już jutro o godzinie 17 na Uniwersytecie Warszawskim. Piękny film o miłości właśnie, nazywa się W Jego Oczach. W Jego Oczach taka historia o chłopcu, który jest niewidomym, który odkrywa swoją płciowość, swoją seksualność, swoją miłość i pomaga mu w tym jego... No, musicie zobaczyć. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to niech wpada jutro na Uniwersytet Warszawski o godzinie 17. Za darmożkę można to zobaczyć, więc super. Bardzo dobry film. Widziałeś? Nie. No właśnie, żałuję, bo bardzo dobry film. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że my dzisiaj już się żegnamy, ale ja za tydzień znowu mam program, wyobraź sobie. Znowu będę tutaj siedzieć, będę pić alkohol. Inny, to podpowiem, że inny będzie za tydzień, bo już wiem. Moim gościem za tydzień będzie Tomasz Raczek. Krytyk filmowy, doskonale pewno znany. Kojarzony, też osoba, którą z innych momentów, z innych miejsc znacie i właśnie z Tomkiem za tydzień tu się spotkamy na drinku, bo to jest Jej Perfekcyjność Zaprasza na Drinka. I co, kończymy? No już godzina późna, jak widać. No właśnie, minęła. Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękuję tobie za to, że byłeś dzisiaj, że chciało ci się zostać w Warszawie dłużej. Pozostałeś dzięki temu chyba, nie? Przeze mnie, czy nie? No tak. No właśnie. Darek Kołodziej był moim gościem. Słuchajcie, my widzimy się za tydzień, a ja teraz robię tradycyjnie. Do zobaczenia. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka.